Słuchajcie, ponieważ pan radny Wantuch zatrudnił się w ZDMK, a właściwie dostał zatrudnienie w ZDMK, ponieważ sam uznał, że jest tam potrzebna taka osoba jak on, a dodatkowo w tym z tym wiążą się benefity, bo tak naprawdę premia w pierwszym miesiącu 7 koła miesięcznie, praca zdalna jak się chce, plus wiele, wiele innych. Można też obrażać swoich pracodawców niejako. Dlatego postanowiłem, że też zadzwonię i się w nim spróbuję zatrudnić. Ponieważ powiedzieli, że wobec wszystkich pracowników są tacy sami, więc przypuszczam, że wobec mnie. Halo, słucham? Być nagrywane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagranie, prosimy się rozłączyć oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail sekretariat@zdmk.krakow.pl. Administratorem danych osobowych jest... Tak w ogóle dzwonimy do sekretariatu ZDMK. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia państwa danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.zdmk.krakow.pl/dane/osobowe/. Proszę czekać na zgłoszenie się sekretariatu. Halo, dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę pani, z tej strony Mateusz Jaśko się kłania. Ja dzwonię do pani, ponieważ wie pani co, chciałem się spytać, kiedy mogę przyjść na rozmowę o pracę? Przepraszam, jak na rozmowę o pracę? Wie pani co, bo ja chciałbym u was pracować, bo pomyślałem, żeby się przydała taka osoba jak ja u was, dobrze znająca miasto. Wie pan co, zasady u nas są rekrutacji na naszej stronie internetowej dostępne dla wszystkich. Znaczy, wie pani co, ale to ja chciałem taką przejść przez taką rekrutację jak radny Wantuch, a on napisał, że wystarczyło to, że uznał, że jest taką osobą odpowiednią, więc pomyślałem, że jak uznam, że ja też jestem osobą odpowiednią, to może pani też uzna, że jestem osobą odpowiednią i razem uznamy, że powinniśmy pracować. Przepraszam najmocniej, ale ja nie decyduję tutaj o zatrudnieniu. Bo a kto decyduje? No dyrektor. A pan dyrektor Hanczakowski? Tak? No tak, w drodze, proszę pana, tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, w drodze rekrutacji. Aha, no bo wie pani co, jeżeli dyrektor Hanczakowski już wstał po ślubie, to ja bym chętnie z nim porozmawiał. Wie pan co, przepraszam, czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Znaczy, wie pani co, jestem głęboko oburzony tym, że jestem inaczej traktowany niż pan Wantuch. Czy to dlatego, że nie jestem radnym prezydenckim? Czy on może powiedział nieprawdę i nie pracuje tylko dlatego, że uznał, że tak. Proszę pana, w czym mogę panu pomóc, proszę powiedzieć? Znaczy chciałem się spytać, kiedy mógłbym przyjść na rozmowę. Ale na rozmowę w jakiej sprawie pan chce przyjść? No na rozmowę o pracę, bo naprawdę. Powtórzę jeszcze raz. Zasady rekrutacji są dostępne dla wszystkich na naszych stronach internetowych w zakładce praca. A no wiem, tylko że wasz podinspektor, a także radny miejski twierdzi, że on pracuje dlatego, proszę że uznał, pana, że tam taka osoba jest potrzebna. Proszę pana, ale mnie naprawdę nie interesuje, co kto mówi, bo ja naprawdę nie interesuję się takimi rzeczami. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o pracę, dostępne zasady, dostępne stanowiska na naszych stronach internetowych w zakładce praca można zobaczyć i złożyć ofertę. No dobrze, wie pani co, bo ja uznałem, że ja jednak się nadaję, dlatego mam głęboko wierzę w to, że się spotkamy po prostu, ale już jako współpracownicy. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.